W tym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób szybko stworzyć sobie skrót do ustawienia odpowiedniego trybu. Na przykład jak pracujecie często na laptopie, to wiecie, że wytrzymałość baterii zależy na przykład od zwiększenia na przykład jasności ekranu i tak dalej. Więc możecie sobie te tryby domyślnie wybierać tutaj klikając, prawda? Ale możecie też sobie stworzyć samemu szybki taki skrót, więc pokażę, jak to się robi. Potrzebujecie dwa polecenia: Power, CFG, List. No, te polecenia na dole do filmu jeszcze, więc otwieracie sobie wiersz poleceń. Wpiszcie sobie i pokazuje się tak zwanym identyfikatorem GUID. I tutaj mamy, u mnie są trzy te profile: zbalansowany, wysoka wydajność i oszczędność energii. I tutaj macie te numery. Więc żeby ustawić, więc musicie stworzyć sobie skrót. Klikacie w jakimś folderze nowy, new, prawda, tworzę shortcut, czyli skrót. I teraz wpisuję to polecenie. PowerCFG myślnik setActive, spacja. I teraz muszę skopiować sobie na przykład, teraz mam na balance, weźmy na high performance, czyli sobie zaznaczę tutaj to i sobie to skopiuję. I tutaj wkleję. I teraz next. Tutaj mogę na przykład wysoką wydajność. Nazwa skrótu. I finish. I w tym momencie, kiedy nacisnę to dwa razy, to teraz będzie ustawione na high performance. Zwróćcie uwagę, poprzednio było balanced. Więc tak można łatwo sobie zrobić skrót. Oczywiście tutaj ikonki też możecie sobie zmienić. Ustawiacie na właściwości. Tutaj macie change icon. I tutaj jest taki plik. Najlepiej sobie skopiować tą ścieżkę. On się znajduje w tym katalogu. System to będzie 32. PowerDLL, poszukajmy sobie. PowerDLL. CPLDLL. I tutaj sobie wybierzmy sobie, nie wiem, o taką na przykład ikoneczkę. I teraz mam fajny taki skrót z taką ikonką, więc bardzo fajny, szybki skrót do tworzenia planów. Oczywiście tu możecie też to zmienić, na przykład zwróćcie uwagę na balans. Ustawiam, teraz jest balans, jeszcze raz naciskam i przełączam je na high performance. Bardzo proste triki.